Cześć. Dzisiaj chcę pokazać technikę wykonania kolejnego węzła do łączenia krętlika. Tym razem jest to węzeł Jansik Special. Do końca nie wiadomo, czemu on się tak nazywa. Być może pokazał go po raz pierwszy wędkarz o takim właśnie nazwisku. No i tak już zostało. Generalnie węzeł powstaje na zasadzie dwóch potrójnych pętli. O co chodzi? Przekładamy żyłkę przez oczko krętlika, tworzymy pierwszą pętlę, drugą pętelkę i wreszcie trzecia pętla tutaj powstaje, tak? I następnie końcówkę naszej żyłki trzykrotnie przekładamy pomiędzy tymi pętlami. Drugi raz i wreszcie trzeci raz. I teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko ściągnąć ten węzeł. Tak, przed ostatecznym zaciśnięciem, jak zwykle, zwilżam. W wodzie można naślinić. No i zaczynam ten węzeł teraz ściągać z jednej, z drugiej strony. I powstaje mi taka właśnie potrójna pętla. Wolny koniec obcinam, mniej więcej 5 mm. Dlaczego tak długo? Żeby zrobić to moje zabezpieczenie. Mały grzybek. Tutaj. I tak prezentuje się mój węzeł. Węzeł, przypominam, Jansik Special. To jest bardzo mocny węzeł, w testach od 98 do 100% mocy linki głównej. Węzeł Jansik Special można oczywiście również wykonać za pomocą plecionki. Technika jest identyczna. Zasada dwóch potrójnych pętli, przypominam. Najpierw tworzymy te pętle na oczku naszego krętlika. Pierwsza pętla, druga i wreszcie trzecia. Tak, trzy tej samej wielkości pętla. No i teraz zaczynam przekładać końcówkę mojej plecionki od wewnątrz. No i teraz zaczynam przekładać końcówkę mojej plecionki od wewnątrz. Raz, dwa i wreszcie trzeci raz. No i teraz mogę już zacząć przystępować do ściągania mojego węzła. Na początek namoczę tą moją plecionkę, żeby było mi łatwiej. No i zaczynam te wszystkie pętle tutaj teraz ciągnąć w obydwie strony. Tak. Już ten węzeł mi się tutaj ładnie ułożył. No nie zawsze tak za pierwszym razem Wam wyjdzie. Czasami trzeba trochę potrenować, ale zaraz go pokażę z bliska. Obcinam około 5 mm. Końcówkę przypalę. I tak prezentuje się mój węzeł
z bliska. Zobaczcie, taka właśnie potrójna pętla powstała na oczku krętlika i jeszcze druga potrójna pętla tutaj na tej plecionce głównej. Zasada dwóch potrójnych pętli. Przypominam, węzeł Jansik Special, bardzo mocny, od 98 do 100% mocy linki głównej. Na razie, trzymajcie się, cześć.